było to zdarzenie drogowe, kolizja. Około godziny 11 do zdarzenia doszło na ulicy Warszawskiej w kierunku miejscowości Mechowo. Kierujący w wieku 24 lat uderzył w drzewo. Mężczyzna w stanie nietrzeźwości, z ustaleń na tą chwilę, ponad 2 promile alkoholu w organizmie. I został zatem zabrany do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi jego życiu i zdrowiu. W naszym powiecie w ostatnim czasie doszło do kilku wypadków. W ostatnią niedzielę doszło do śmiertelnego wypadku, gdzie dwoje młodych ludzi poniosło śmierć. Przyczyna wypadków: nadmierna prędkość, brawura kierujących, niedostosowanie prędkości do warunków zmieniających się pogodowych.